falling strong. I've been falling every skin of the mess until I was lazy about. I'm falling rather than push out a can of the wreck. Take it out of the look while I'm around. Crazy little laughing powder and bear. There's a child that'll hail the town. Seven rivers up and down the bear. Shaking around the mouth. Wieczór Państwu, bardzo serdecznie przepraszam za kłopot, ale sytuacja jest tego typu, że nie przewidziałem tego, że muzyka będzie rzeczywiście taka za 11 lat. Tutaj pan Mateusz, z którym jestem na ty, więc Mateusz tak powiedział i jest mi niezmiernie miło, ale wracamy do dnia dzisiejszego. To nie jest bohater dzisiejszej audycji, właściwie nie ma bohatera, ale będą goście z takich dwóch, nie chcę być kategorii, nie chcę kategoryzować, ale to będą udacznicy i nieudacznicy i pani Bożena Łucz-Gęborysz będzie z nimi rozmawiała, jeśli się da zaprosić, a to niewykluczone, że się da. Mam w dodatku taki problem, że kompletnie nie widzę transmisji, nie wiem, czy się odbywa, nie mam żadnego zwrotu, ale widzę Państwa komentarze, czyli to jest zwrot i jednocześnie też mogę Państwu dawać sygnalizację taką oczną. Gdyby się okazało, że na przykład mnie nie widać, to może to stworzenie będzie widoczne. Czasami się będzie pojawiało. Ono jeszcze nie ma imienia, ale może Państwo zaproponują jakieś imię. Będę bardzo wdzięczny. A teraz poproszę Panią Bożenę, żeby zrobiła taki mały wstęp do tego, co to są udacznicy, nieudacznicy, ludzie sukcesu i ludzie asukcesywni. Pani Bożena to wszystko świetnie rozumie i może coś nam powie ciekawego. Pani Bożeno, zapraszamy. Pani Bożeno, proszę się nie dać dwa razy prosić. No jestem zaskoczona, bo najpierw takie dźwięki szalone, a to mnie bardzo rozprasza, ja w ogóle nie wiem, co zrobić, jak się w tym odnaleźć. Jeszcze nie mam tego zwrotnego obrazu, a kobieta każda chce wyglądać tak, żeby być no, zadowoloną z tego, że wygląda dobrze. Ale psychozoficznie rzecz ujmując, to nie są rzeczy najważniejsze, bo najważniejszy jest interior człowieczy. I taka właśnie jest dzisiaj przesłanka tego spotkania. Chciałam rozmawiać dzisiaj z paroma nieudacznikami, którzy odważnie mówią o sobie, z ludźmi pesymistycznymi, introwertycznymi często, jakże ciekawymi. Pierwszą z takich osób jest pan Lucjan Szałajda, którego zaprosiłam dzisiaj do studia. On prosił, żeby prawdziwego imienia i nazwiska nie podawać, tak sobie zażartował, taki pseudonim sobie wybrał, a ja mówię, ale panie Lucjanie, jeśli tak mogę powiedzieć, pan i tak będzie widoczny, wszyscy będą widzieli, a on mówi, że to nie jest istotne, on nie chciałby ujawniać, bo nie chce robić kłopotu rodzinie, bo to nazwisko jego prawdziwe. Raz, że jest takie troszeczkę no, skandalizujące, a dwa, że no, może się przylepić łatka. Powiedział, nie chcę łatki. Panie Lucjanie, czy pan jest już gotowy na rozmowę? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Bożeno, cieszę się, że mogę być... Mam kłopot tutaj z... Cieszę się, że mogę być tutaj w studiu jako właśnie ten, któremu się życie nie powiodło, można powiedzieć. Skończyłem podstawówkę w 1900, nie chcę powiedzieć w którym roku, ale to były trudne czasy i wtedy były pierwsze jakieś takie próby zadzierzgania znajomości już w szkole popodstawowej. Okazało się, że nie udawało mi się wchodzić w relacje z osobami w żaden sposób. Próbowałem żartować, miałem taki swój słynny żart, podchodziłem do jakiejś osoby, mówiłem, hej, czy cię nie ma z tyłu? Ta osoba się odwracała, ja mówiłem, ha, żart. I to się nie podobało. To
nie był dobry sposób. Próbowałem wtedy takich innych zabiegów, starałem się ludziom na przykład pomagać, podchodziłem do kolegi, który niósł jakąś torbę, tornister, coś takiego i mówię, poniosę ci, i tak brałem, on wtedy się denerwował, że sam i to też nie było mile widziane. Nie mogłem znaleźć dla siebie jakby roli w życiu społecznym, bym powiedział, nie w życiu takim, życiu, które jest życiem zawodowym i takim pełnym perypetii, ale w tym zwyczajnym, codziennym życiu społecznym, tak bym je nazwał, myślę. No, ale panie Lucjanie, ja bym chciała zapytać, skąd ta potrzeba, żeby coś w ogóle wymyślać? Czemu po prostu nie być sobą? No bo to jest dość istotne pytanie. Skąd pan to przyszło do głowy, że trzeba coś robić, że trzeba jakoś, prawda, zaistnieć? Czy nie można być sobą? W moim przypadku bycie sobą jest dosyć uciążliwe. Ja jestem człowiekiem ciamajdą, człowiekiem fajtłapą i kiedy jestem w swoim, że tak powiem, amplua, no to wszystko mi leci z rąk, jeśli się nie staram, to jestem człowiekiem, który no właśnie no, wiele rzeczy psuje, też relacje. Kiedy jestem sobą, często się nie odzywam w towarzystwie, więc próbowałem przybierać różne miny, pozy, różne takie zachowania, można powiedzieć, no nietypowe dla ludzi normalnie w świecie, żeby właśnie jakoś zainteresować otoczenie. Nawet uczyłem się w pewnym momencie iluzji i uczyłem się takich prostych sztuczek z chustkami. To są proste sztuczki, które też myślałem, że jakoś ludzi zainteresują. To są stare chustki, tak zwane smarkawki. No dosyć obrzydliwa rzecz, bo w niej się kiedyś wysmarkiwało, potem się to prało. No nie chcę myśleć o jakby tej wodzie, o tej pralce, jak one musiały cierpieć. Ale to nieważne. Też struktura była nieciekawa. Ale to jest czyściutka chusteczka smarkawka i próbowałem pokazywać takie sztuczki. Na przykład pokazywałem tak. Zobacz, mówiłem, na chustkę koledze albo koleżance i zobacz teraz, co się stanie. I oni się domyślili niestety, że po prostu dmuchnąłem, a ja chciałem to zrobić tak, żeby się wydawało, że ona sama się porusza. No i to mnie kompromitowało w oczach wielu osób i też nie chcę powiedzieć zwierząt, ale zwierzęta, jak widziały te moje rzeczywiście zabawy z chustkami, denerwowały się, psy szczekały. Często bywałem wtedy jeszcze zapraszany do domów, gdzie są zwierzęta, no bo miałem takie relacje z obowiązku, że tak powiem, rodzinne i tak dalej. No także ja muszę powiedzieć, że no, generalnie no, trudno jest zaistnieć, jeśli się nie wie, jak istnieć. I to rzeczywiście jest kłopot, jest ogromny kłopot. Ale panie Lucjanie, pan ciągle mówi, że trzeba zaistnieć, że trzeba jakoś być. A ja bym chciała zapytać, a gdyby pan tak na przykład gdzieś poszedł, po prostu usiadł i był spokojnie odprężony, może uśmiechnięty. Takie proste rzeczy, które są codzienne. Niech pan poczuje stopy swoje, ręce. Niech pan poczuje, kim pan jest. Swoją tożsamość. Proszę nie przybierać jakiś puls. Ja nie chcę tu robić psychoterapii, jestem psychozofem. Raczej psychozof jest tą osobą, która po prostu rozumie człowieka, a niekoniecznie mu radzi. I nie chciałabym tu wchodzić w psychologię. To nie jest moja domena. Natomiast mogę powiedzieć, że rozumiem pana. Rozumiem pana. Ja miałam takiego kolegę w szkole podstawowej i rzeczywiście był ogromnie nieśmiały. On do tablicy jak podchodził, to praktycznie się skradał. Chodził na czworakach, bo nie chciał. Miał po prostu źle wysklepioną czaszkę. Czy normalnie, ale miał płaską. To jest kwestia ułożenia. Jak kiedyś układało się dzieci, nie pamiętało się, że raz na jednej stronie, na drugiej. I on tak się wstydził i szedł na czworakach do odpowiedzi. No co to było? Co to był za skandal? No nie chcę się chwalić, ale ja jedna wtedy mówiłam, ach, czyż to jest jakiś, czyż to ktoś się skrada? I wtedy to wywoływało takie odprężenie. No ale nie zawsze jest ktoś, kto pomoże, prawda, w takiej sytuacji. Także panie Lucjanie, ja bym jeszcze miała takie do pana jedno pytanie. Czy pan na przykład miał też takie kłopoty, bo teraz pan jest otwarty, mówi pan odważnie bardzo o swoich różnych problemach. Chciałam zapytać, czy ma pan też taką może czasami potrzebę, może większą, żeby po prostu powiedzieć samemu, to nie jest nic złego, panie Lucjanie.
No ja mam potrzebę, żeby rzeczywiście być osobą, być samemu dużo razy, kilkanaście razy dziennie. Rzeczywiście realizuję ją w różny sposób. Mam taką metodę, ponieważ mieszkam w dosyć zaludnionym mieszkaniu i rzeczywiście no, czasami chowam się za płaszczem. Mamy taką garderobę jeszcze starej daty, taki beż z takim oranżem i z taką politurą. Ja tam na to wchodzę i tam właśnie na tym płaszcze i tam wchodzę i trochę się czuję bezpiecznie. Natomiast no niestety nie mam takiej możliwości, żeby długo tam wysiedzieć. No człowiek ma też swoje jakieś potrzeby, jakieś sprawy i w tym sensie. Ale panie Lucjanie, czy trzeba się chować, żeby odpoczywać? Czy trzeba się chować, żeby być sobą? No niechże pan się odrobinę zastanowi. Czy naprawdę nie można usiąść, po prostu być, a nic mnie nie obchodzi, że do mnie ktoś mówi, ja teraz mam swój czas, mam swoją przestrzeń. Czy pan tak kiedyś próbował, panie Lucjanie? No ja próbowałem dosyć różnych sztuczek. Nawet jak zostałem już dyrektorem dużej firmy zagranicznej, produkującej takie luksusowe samochody, to też nie mogłem się w tym odnaleźć i w sumie nie wiem. Ale co ja słyszę, panie Lucjanie? Pan naprawdę piastuje takie godności, taką funkcję? Tak, jestem dyrektorem takiej firmy dużej samochodowej. Nie mylić, Rolls-Royce się nazywa, nie Rolls-Royce, bo to wszyscy znają, ale to jest Rolls-Royce, to jest taka, można powiedzieć, dosyć awangardowa firma, która jest taką parodią Rolls-Royce'a i to ma ogromne wzięcie na zachodzie, mam ogromne dochody, ogromną też stajnię pojazdów, ale mimo wszystko uważam się za nieudacznika. Czyli można powiedzieć, panie Lucjanie, że nie pieniądze, nie samochody, nie pozycja społeczna, nie prestiż. Jaka tam pozycja, Pani Boże, no nie, pozycji żadnej nie odczuwam, no po prostu pracuję jak każdy, no staram się, no, robię co mogę praktycznie, no. Czyli nie ta kwestia zawodowa, tylko to nieudacznictwo, jak Pan sam to odważnie nazywa, na czym ono polega? Ona polega na tym, że jestem generalnie niezadowolony. I uważam, że nie udało mi się wiele rzeczy, które bym chciał. Jestem, faktycznie mam rodzinę, żonę, piątkę dzieci, dwójka studiuje na Harvardzie, trójka w Princeton. Żona jest wysoko kwalifikowanym naukowcem, była modelką, obecnie jest modelką już tak może nieczynną zawodowo, ale ciągle jakby w tym obszarze też się obraca, jest naukowcem, jest, no, wymyśliła kilka no, niezwykłych rozwiązań w dziedzinie fizyki, chemii, jest naprawdę wybitną osobą. To ja ciągle nie rozumiem, czemu pan się uważa, panie Lucjanie, za nieudacznika? Ja tego nie rozumiem. Cudowne życie rodzinne, żona wspaniała, zdolna, dzieci, a pan i stanowisko, i pieniądz. Widzi pani, pani Bożena, no kłopot jest tego typu, że no po prostu... jest wiele rzeczy, które mi się nie udaje. Chciałem zrobić dziecku samolot. Pamiętam, jak tata mój robił w dzieciństwie takie samoloty. Nie wyszły mi te zgięcia, to źle latało, dziecko było niezadowolone. Chciałem zrobić taką niespodziankę kiedyś w firmie dyrektorowi do spraw sprzedaży. Trafiłem źle z tortem, okazało się, że nie lubi kawowego. No to są rzeczy właśnie takie codzienne, ale bardzo mnie to boli, bardzo mnie to boli. Dziękuję bardzo, panie Lucjanie. Zrozumiał, znaczy spowodował pan, że zrozumiałam trochę to nieudacznictwo w inny sposób. I to jest bardzo cenne. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, jak widać, ludzie sukcesu zwyczajnie czasami są dla siebie samych ludźmi fajtłapami. I niech to będzie takie słowo klucz, żebyśmy się nie bali ludzi sukcesu, bo oni czasami się naprawdę uważają za fajtłapy. A teraz chciałam zadedykować piosenkę wszystkim tym, którzy się uważają albo nie uważają.
Tak, ja w imieniu Pani Bożeny zaśpiewam piosenkę tutaj, żeby zilustrować tę sytuację człowieka. Nieważne, gdzie jesteś, człowieku, człowieku, Niemcu, Francuzie, Greku, nieważne, kim jesteś, co robisz, jak się nazywasz, ważne, jak swoje jestestwo przeżywasz, bo można je przeżyć tak, że cały świat będzie płakał, tonął we łzach. Bo można je przeżyć inaczej, nie wiadomo jak, nie wiadomo jak. To taka piosenka z motem, którą chciałem zaśpiewać. Słowa napisała przed chwilą pani Bożena Łucz-Gęborysz. Ja nie napisałem muzyki, bo nie da się praktycznie pisać muzyki, to jest moje zdanie. Dziękuję. Tak, rzeczywiście napisałem słowa do tej piosenki, bo one jako psychozofa mnie interesują szczególnie właśnie te problemy jestestwa. Ja teraz chciałem zaprosić Państwa na spotkanie z człowiekiem, który się naprawdę z człowiekiem sukcesu, jeżeli Państwo pozwolą. Pan Andrzej Werbotak. Tak? Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że mogę troszkę opowiedzieć o swoim życiu, które miało wiele perturbacji i wirów, które było życiem człowieka czekającego na swoją złotą gwiazdę, która z nieba spadnie. I długo, długo czekałem, aż w 1994 roku dostałem takie dosyć interesujące stanowisko w pewnej firmie, gdzie w krótkim czasie awansowałem o jedno stanowisko wyżej. Praktycznie zazdrościli mi wszyscy cały dział i nawet zjednoczenie. Ja się pytałem ich, dlaczego? Oni nie byli gotowi jednoznacznie odpowiedzieć i stworzyła się taka bariera międzyludzka. Ja mówię, a tam, co mi bariera? I zacząłem taranować tę barierę swoimi sposobami. A to po prostu wyrażałem prosto swoje emocje, uczciwie. Mówiłem, co sądzę o sobie, co sądzę o ludziach. Witaj, Artur. Cieszę się, że tutaj chcecie ze mną rozmawiać. I wtedy wytworzyło się takie napięcie na tym styku. Ja czułem, że to mnie niesie. Tak mnie niosło, 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 że w krótkim czasie czułem się naprawdę zrealizowany w firmie. Miałem 30-40% wyższe osiągnięcia niż koledzy z sąsiedniego działu i niż wiele koleżanek z działu jeszcze dalej sąsiedniego. Jak to zrobiłem? Nie wiem. Po prostu jestem sobą. Przychodzę na przyjęcie, na przykład koledzy robią jakiś bankiet, coś takiego. Ja przychodzę i mówię, hej, dobrze, no to co, siadamy, gadamy? A oni mówią, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ja mówię, tak, no to wal. I zaczyna się rozmowa, nie? Ja mówię, no co dzisiaj przeżyłeś, Mariusz, nie? A oni mówią, tam różnie, próbują się wykręcić. Ja mówię, człowieku, sukcesu ci trzeba, sukcesu. I robimy grę, gramy w zapałki, ja im daję wygrywać, sam przegrywam, potem wygrywam na końcu dwukrotnie bardziej. I wtedy się dopiero dzieje, no jest dużo zazdrości, jest dużo czegoś takich. Ja mówię, no jak masz, jak ścielesz, jak śpisz, tak chrapiesz. Takie mam swoje porzekadła. Generalnie, jeśli chodzi o życie prywatne, robię wszystko tak, jak człowiek normalnie robi. Jak jeżdżę komunikacją miejską, jeżdżę inaczej. Ludzie jadą, siadają, są gdzieś skurczeni, są jacyś tacy nieswoi. Ja się chwytam normalnie i wiszę praktycznie. Trzymam się mocno, kole bocze. I ludzie patrzą i mówią, nie wiem co mówią, ale myślą, to jest gość. I się nie mylą. Także, no taka jest sprawa, że trzeba rzeczywiście, tak jak pani Paulina mówi, że trzeba ustawiać cele.
I rzeczywiście mój pierwszy cel to było być w środku wydarzeń. Także jak coś się działo, na przykład widziałem, że jest jakaś stłuczka samochodowa, natychmiast wchodziłem w tą stłuczkę, to znaczy zatrzymywałem auto i byłem między jednym autem a drugim, tam gdzie jest to wgniecenie takie, prawda, się ustawiałem, nie? Policja już się interesowała, ja mówię, jestem obywatelem, mogę tutaj stać, niby nic nie było, a jednak był taki rodzaj napięcia. Ja jestem w centrum i próbuję tak robić. W tej chwili jestem już kroi mi się kolejny awans i kolejna taki wyjazd z zespołem, w którym pracuję. I już mam pewne plany, jak to rozegrać. Jest jakiś wyjazd, niby taka marszruta, ma być jakieś tam niespodzianki. Pomyślałem, kurczę, będę szedł w tej marszrucie, ale inaczej, nie? Dlatego ćwiczę iście tyłem i na przykład po płaskim jest super, pod górę jeszcze też jest ok, przy zejściu jest problem. Chcę iść inaczej, chcę robić coś takiego, co ludzi zainteresuje. Chcę być człowiekiem sukcesu. I to chyba jest najważniejsze. Panie Boże, no co? No jestem zachwycona zupełnie pana podejściem, bo wychodzi na to, że co myślimy, to robimy. Psychozofia już bardzo dawno dotykała tego problemu, czy nasze jestestwo jest zewnętrzne, czy wewnętrzne, zinterioryzowane tak głęboko, że jesteśmy tym, co myślimy. Tego nie wiemy. Nawet pewien psychozof, Rudolf Schroeder, mówił, czym jest kapusta, czy kapusta jest kapustą, jeżeli ona nie wie, że jest kapustą, czy to może tak powiedzieć? Prawda? To są rzeczy zaskakujące, bo na poziomie biologicznym rozumiemy wszystko. Człowiek, kapusta, dwa byty, ale na poziomie głębszym świadomość, a skąd wiemy, co to jest nasza świadomość? Czy jeżeli my pomyślimy, że jesteśmy kapustą, nią będziemy? Nie wiadomo. To są rzeczy szalone. Dzisiaj świat w tym relatywizmie cudownie się gubi i nie wie, czy jest kapustą, czy brzozą. To są rzeczy dosyć ciekawe, czy kamieniem, czy wodą. Wodą, odwołując się do żywiołów i tych modnych tematyk obecnie. Dlatego właśnie to poczucie własne. Tutaj mieliśmy pana przed chwilą Andrzeja, który był tak cudownie przekonany o swojej nadzwyczajności i był chyba taki, skoro i później pana Lucjana, który nie był i co, i nie był? No chyba nie był, skoro nie był, prawda? No i tutaj psychozofia załamuje ręce, łamie pióro, łamie pióropusz ten nastroszony, w którym zawsze szła do boju i pyta się, bo psychozofia zawsze się pyta. A teraz troszeczkę relaksu. Ja z naszej szafy grającej poproszę teraz prowadzącego o jakiś taki utwór relaksacyjny, który troszeczkę nas rozluźni. No widzę, że dzisiaj naprawdę jest gorąco. Te osoby mnie zaskoczyły w studiu, ja się nie umawiałem z nimi wcześniej. Rzeczywiście przyszli i pani Bożena jak zwykle sobie poradziła wspaniale. Natomiast mam wątpliwości, czy te osoby rzeczywiście są świadome tego, co tutaj się wydarzyło. Tego nie wiem. Być może państwo będą mieli jakieś tutaj sugestie w komentarzach. Ja chciałem teraz taki utwór zaprezentować państwu, relaksacyjny, i proszę o odrobinę cierpliwości, bo on się będzie bardzo powoli roztaczał, żeby też się wczuć, żeby nawet jeżeli ktoś nie jest sobą, żeby być tutaj sobą, ale inaczej, prawda? Ktoś nie lubi tego, może posłuchać, polubić. Ktoś lubi, może pomyśleć, oj, może tego nie lubię. Żeby być w tym nieustannym napięciu i nie mieć przekonań, fenomenologicznie sobie próbować z tym poradzić. Zapraszam. Thank you.
Człowieku, gdzie jesteś? Czy odpada ci wieko, człowieku, z twojej głowy odpada ci wieko? Tyle rzeczy w głowie się nie mieści. Po ulicy chodzą ludzie pieści. W samochodach jakaś jedzie osoba młoda, może za młoda na prawo jazdy. W górze świecą gwiazdy. Świat jest bardzo szeroki, jest bardzo głęboki. Jak rzucisz dookoła okiem i uchem, usłyszysz zawieruchę. I tak chodzisz, chodzisz, żerdła ci mina, bo nikt cię nie zauważa. Ludzie chodzą twarzy przy twarzach, patrzą przed siebie, patrzą pod nogi, a ty zwyczajnie zjadłbyś pierogi. Nie możesz ich zjeść, bo nie ma ich w mieście. A chciałbyś, chciałbyś, chciałbyś zakosztować życia, a tu nie da się. No i co ci pozostaje? Wrócić do domu, położyć na poduszce swoją banię, nakryć się kołdrą, poczytać może jeszcze. Jutro nowy dzień, ja wiesz. Proszę Państwa, ten utwór opisuje cierpienie człowieka, który nie potrafi odnaleźć się w rzeczywistości swojej własnej i niewłasnej. Proszę Państwa, ludzie to też stworzenia i chciałem przeprowadzić krótką rozmowę z takim stworzeniem, które uważa się za człowieka. A czy to jest człowiekiem, nie wiem. Mariusz, już możesz. Dzień dobry Państwu. Zastanawiam się, czy w ogóle mogę coś powiedzieć. Tak. I teraz pytanie, czy rzeczywiście Mariusz jest człowiekiem, czy nie jest? Tego nie wiemy. Teraz się bardziej upodobniłem do człowieka, bo jestem zwyczajnie, może tak, mam już teraz cztery kończyny, szyję, głowę. Jestem modliszką. Moje główne zajęcie to jest napadanie na modliszki odmiennej płci i zabijanie. Ale nie chcę, żeby to mnie określało. Pragnę, żeby określało mnie moje serce, a serce modliszki jest zwyczajnie inne niż serce ssaka. Dlatego, będąc owadem, mam pewien pomysł. Pragnę, żeby ludzie, zabijając nas, owady, myśleli, że nie myśleli sobie, że nie mamy serca. My mamy też serce, układ krwionośny i płuc od chawki. Proszę bardzo, kochajcie ludzie owady, bo owady was nie kochają na pewno. I to jest kolejne pytanie. I tutaj musimy zapytać panią Bożenę Łucz-Gęborysz, co z tym zrobić, jeżeli owady, czy też ktokolwiek nas kocha, albo my kochamy, a on nas na pewno nie kocha. Ale pani Bożena na pewno to wie. No, znowu się czuję do tablicy wyrwana. Dzisiaj bardzo poważne, trudne tematy, tożsamościowe. No, owadzie, to oczywiście jest metafora. Owady, możemy kochać owady do tego stopnia, że, prawda, przybijać je do szpilkami, do jakichś witryn, gablot. To oczywiście taka troszkę cyniczny żart, pozwoliłam sobie, przepraszam. Można kochać, ale
co jeśli ta druga strona nas nie kocha? Czy to jest wtedy kochanie wzajemne, czy ono jest jednostronne, czy ono jest fałszywe, czy prawdziwe? No tego nie wiemy. Jest tu jedna historia. Książę Roderyk był zakochany do szaleństwa w takiej, no, można powiedzieć, bardzo, bardzo atrakcyjnej baronowej. Baronowa się kojarzy zwykle, że taka baronowa, ale była już niezwykle zgrabna. I była ta sytuacja niezwykle ciekawa, bo podobnie jak pan Wołodyjowski, Ketling, jednak ta rywalizacja prawie. Tutaj Roderyk czuł się bezpiecznie i rzeczywiście zawojował na początku serce baronowej, a ona odwzajemniła, ale cząstkowo. Bo rzeczywiście w zapiskach, w pamiętnikach baronowej mamy taki ciekawy ustęp. Ja może go teraz przeczytam, bo z pamięci niestety nie znam. Jest napisane tak. Kiedy Roderyk podchodził do mnie, serce biło jakby mocniej. Ale kiedy odchodził ode mnie, serce znowu zwalniało swojego rytmu. Uderzenia były słabsze, tętno niższe. Wtedy pomyślałam, czy to wszystko ma sens? Zrobiłam parę przysiadów i szereg innych ćwiczeń gimnastycznych. Okazało się, że tętno podlega ćwiczeniom fizycznym w nierównym stopniu, jak i miłosnym uniesieniom. Uznałam, że co nazywałam uczuciem, jest tylko rodzajem zadyszki sportowej, która naprawdę niczego nie tłumaczy. Tak, i rzeczywiście baronowa tutaj pięknie to ujęła. Sprowadziła miłość do fizyczności, prawda? Do tego, co jest tętnem i wolniejszym i szybszym. Ale jeśli chodzi o owady, które nie odwzajemniają tej miłości, jak wiemy, no, z małymi wyjątkami są owady, które może troszeczkę odwzajemniają, ale tracą życie, jedwabniki, czy też różne tak zwane owady pożyteczne. Ale mrówka też nas zje, choć jest pożyteczna, bo to się zdarza w niektórych sytuacjach geograficznych i plemiennych. Drodzy Państwo, ja chciałam teraz zaprosić jednak Państwa do krótkiego konkursu do Toła, jeśli można. Dzisiaj matą na chybił trafił. Bardzo krótkie hasełko. Proszę, kto pierwszy odpowie, będzie miał piosenkę na zadany przez siebie temat. Najważniejsze źródło poznania dla psychologii. Ćwiczenia systematycznej są dla psychologa konieczne. Proszę bardzo, to jest całe hasło. Posiłkujemy się encyklopedią tą właśnie dzisiaj. Dobrze? Także jeszcze raz. Kto odpowie? Psychozof nawet by na to nie miał odpowiedzieć. A Państwo, uwaga, jeszcze raz. Najważniejsze źródło poznania dla psychologii. Ćwiczenia systematycznej są dla psychologa konieczne. Słucham i czekam na odpowiedzi. Człowiek. Pięknie, panie Andrzeju. Bardzo pięknie, ale ćwiczenia w człowieku, jakby to brzmiało niegramatycznie. Terapia. Bardzo ładnie, panie Piotrze, ale to na pewno nie jest terapia. Chociaż blisko pewnie, bo terapia i psychologia to jakby za rękę szły dwie osoby, a jedna drugą ciągnęła. Psychologia ciągnie terapię, a terapia za psychologią podąża małymi kroczkami. No ja jestem psychozofem, nie mogę tego wszystkiego też wiedzieć. Jeszcze raz czytam. Może jeszcze raz będzie jakaś tutaj odpowiedź. Uwaga. Najważniejsze źródło poznania dla psychologii, ćwiczenia w systematycznej są dla psychologa konieczne. Analiza, pani Marto? Nie, nie jest to analiza. Nie są to ćwiczenia. Proszę bardzo, mózg, panie Feliksie. Terapeutyczne też nie. Ćwiczenia w systematycznej i tutaj już mamy rodzaj żeński.
kim systematycznym, w czym systematycznym ćwiczenia są dla psychologa konieczne, prawda? W relaksacji, pani Małgorzata by chciała powiedzieć. Niestety nie w relaksacji, ale próbujmy dalej. Jakież to trudne hasło. Zobaczmy, trzy linijki i nikt nie odpowiada myśli, ćwiczenia w systematycznej myśli. Panie Feliksie, nie. To nie jest dobra odpowiedź. Państwo nie matolizuje dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy... Superwizja, bardzo ładnie. To już jest bardzo taki psychologiczny termin, ale też niepoprawny. Próbujmy dalej. Myśli już było, panie Feliksie, ileż można o tych myślach. Pan dużo myśli na pewno. Jeszcze raz. Najważniejsze źródło poznania dla psychologii. Ćwiczenia systematyczne są dla psychologa konieczne. Rozmowie, ale piękne, systematycznie. O, gdyby tak rzeczywiście było. Systematyczna rozmowa. Och, jakby to było piękne, gdybyśmy dzisiaj rozmawiali, nie pisali e-maili, czy też e-maili, jak niektórzy mówią, kognitywistyka. Pięknie, czyli takie poznanie, tutaj pani Zofia podkreśla. Ale nie, nie chodzi tutaj o poznawczość. Próbujmy dalej, bo czas biegnie, a tu żadna piosenka nie wyniknie z tego, jeśli ktoś nie odpowie. O, już nam bije czas. Czekam, czekam. Ćwiczenia w systematycznej są dla psychologa koniecznej. Konieczne. No, coś podobnego. Czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Pracy. Pięknie, pani Kamilo. Refleksja, bardzo ładnie. Coraz bliżej może. Coraz bliżej. Jeszcze raz przeczytać, nie chcę zamęczyć, zanudzić, bo inni już wiedzą, a nie piszą, bo się wstydzą może, a inni piszą lipoliza, no na pewno, nie no gdzie tam lipoliza, to nie, biochemiczne określenie, nie róbmy takich żartów, aż doświadczenie, bardzo ładnie, pani Mateusz, grupie, ach, jak pięknie nazwane, ćwiczenia w systematycznej grupie, bardzo pięknie, bardzo mądre, ale to nie to, próbujmy, ja podam pierwszą literę tego słowa, żeby może ułatwić, przybliżyć, najważniejsze źródło poznania dla psychologii, ćwiczenia w systematycznej są dla psychologa konieczne. Pani Joanna Sicichowska, bardzo ładnie. Pani jest bardzo blisko. Pani Joanno, pani ma szansę teraz wygrać, bo to jest prawie, że dobra odpowiedź. Ćwiczenia w samoczynnej są dla psychologa konieczne. Pani Joanno, proszę odpowiadać. Pani jest blisko, Pani Joanno Sicichowska. Ćwiczenia w systematycznej są dla psychologa konieczne. Przecież pani prawie odpowiedziała. Panie Radku, pan już, ale pan ściąga tutaj od pani Joanny. Napięcie jest coraz większe. W stratosferze nie. Ćwiczenia w samoczyny, czym? Pani Joanno, no proszę odpowiadać. Spostrzegawczości nie. Ale tam już pani odpowiedziała prawie. Pan Radek też. Tak, pani Anno, samoobserwacja. Tak, chciałam, żeby pani odpowiedziała. Ćwiczenia w samoczynnej samoobserwacji. I teraz czekam, o czym pani zaśpiewać. Osobiście ja zaśpiewam. Psychozof. Zapomniałam swojego imienia przez chwilkę, ale szaleństwo. Bożena Łucz-Egemborysz. Poproszę pani Anno Sicichowska o temat piosenki dla pani. Bardzo proszę, bo osobiście ją zaśpiewam, a to się bardzo rzadko zdarza. Bardzo proszę. Ja czekam. Pani Zuzanna była pierwsza? O, to jest możliwe. To niech panie proponują razem. O stonogach, pani Joanna, a pani Zuzanna, co by chciała, o czym by chciała usłyszeć? I czekam na sugestie. Pani Zuzanna mówi, że była pierwsza, pani Joanna już wie, że o stonogach, a zobaczymy. Pani Zuzanno, prosimy, jaki temat, z czym połączymy stonogę w tej piosence dla pań, piosence nagrodzie. Czekam. No, na razie nie ma żadnej odpowiedzi. Chyba będę musiała tutaj jakoś na państwa nakrzyczeć, że tutaj ktoś tutaj jest bardzo opieszały. Ja myślę o pani Zuzannie, która bardzo opieszała, nie podaje tematu. Pan Stanisław, Joanna, pani Joanna jednak była pierwsza. A no właśnie. Ale ja pani Zuzannie też to jakoś tutaj wynagrodzę. Gdy pani Zuzanna sobie życzyła jakiś wdzięczny temat, najlepiej psychozoficzny do piosenki, wykonam. O lipolizie i o stonogach. Dziękuję serdecznie.
Co to po lipie lizie? Co to po lipie lizie? Co? Odpowiedz mi lipo, co po tobie lizie? A lipę boli głowa, nie ma siły odpowiadać, że to stonoga. Stonoga lizie po lipie, Mariusz lizie do pracy. Grażyna skończyła czesać klientkę w zakładzie fryzjerskim na ulicy Miękkiej. A chemik Maurycy kończy już w pracy przyglądać się lipolizie. Życie ubiega, życie biegnie, stonoga wspina się po lipie we dnie, a w nocy chemik wchodzi pod kocy. Człowiek człowiekowi stonogą, człowiek człowiekowi szlabanem i drogą. Ludzie są różni, są dobre i złe, a najgorsi są ci, co nie warto mówić o nich, bo pech przyniosą, nie warto o nich mówić, bo pech. Wracając do tematu, w mieście nazwanym Kraków nie jest tak jak w Gizie, nie ma tam krzywej wieży, ale o lipolizie słyszano dawnych rycerzy tam i smog wawelski lizie i rycerski stan. Bądźmy dumni, bo... Że mnie taka piosenka, bo ja tak potrafię zmieniać tożsamość, jak śpiewam, której się uczyłam w szkole podstawowej. Jak ktoś zna tę piosenkę, bardzo proszę, żeby też tutaj napisał, tak, tej samej piosenki w szkole podstawowej się uczyłam. A ja ją zaśpiewam, bo właśnie miasto Kraków tak tutaj zarezonowało mi. Uwaga. Kraków, Kraków, nasz dawny gród, o którym mówi Barbakan i Wisła, co znała Kraka. Wiele więcej nie pamiętam. Czy ktoś też takiej piosenki się uczył? Będę wdzięczna za odpowiedź. A teraz będę miała jeszcze jedno pytanie, zaskakujące. Otóż ja sobie przypomniałam pewien, i to jest bardzo prywatna rzecz, aż mi wstyd jest teraz to Państwu umieszczać, ale przypomniałam sobie pewien standard i nagrałam go tak, jak umiałam, na dyktafon, żeby wiedzieć, po prostu później zapamiętać mniej więcej, żeby ktoś powiedział mi, co to jest za standard. Uwaga, czy Państwo znają standardy? To będzie teraz odtworzone. Zobaczymy, czy Państwo odpowiedzą, co to był za standard. A Pan Mateusz się uczył, tylko każdy dudek ma swój czubek. Nie uczyłem się tego, ale jeszcze uczyłem. Jest kraj, zielony kraj, jezior i rzek. I też tego tyle umiem. To była druga piosenka z podstawówki. I jeszcze bardzo taka trudna piosenka oparta o gamę, do nauki gamy. Coś, mały Jurek wszedł na murek, patrz na Jurka, schodzi z murka. Duszko spada, trzeba kończyć, z tego wynika. Duszko, może jeszcze na chwilkę powisisz, a jeśli nie, to... A jeśli nie będziesz chciał, to rzeczywiście skończymy już, dobrze? Dobrze. Tak. Nie, to nie jest byłaś serca biciem, na pewno nie. Na samą dobranockę Państwu zagram teraz inną piosenkę, jeśli Państwo pozwolą. Nie na dobranockę. Jeszcze zdecydowanie.
Pull It on the Ritz, czy coś takiego, ten standard? Być może, nie wiem właśnie, właśnie nie wiem, sprawdzę. Uf, standard brzmi jak intro japońskiej mangi w wersji włoskiej. O, na pewno nie. Ja tymczasem, ponieważ jest wiele próśb o Szeherezadę i Joheru, jeszcze pozwolę sobie Szeherezadę i Joheru tutaj poprosić prowadzącego. Panie prowadzący, ta ja już nie potrafię tego wyrazić. Szeherezada i Joheru, czy pan był uprzejmy? No ja dzisiaj myślałem, że troszeczkę będzie luzu, bo pani Bożena rzeczywiście świetnie sobie radzi. I nie byłem przygotowany na Szeherezadę i Joheru, ale skoro jest taka sytuacja, to rzeczywiście będzie Szeherezada i Joheru. Oto, nie ma nigdzie zakładki, nie ma nigdzie zaznaczenia i po prostu zobaczymy, jaka to historia się napatoczy nam dzisiaj. Odpowiedział Kanmakan. Moja przygoda podobna jest do twojej, lecz moje nieszczęście jest od twojego większe, albowiem moja stryjeczna siostra jest córką króla i jej rodzinie nie wystarczyłoby to, o czym wspomniałeś. I nie zadowoliłoby ich nic podobnego. A Sabach rzekł. Jesteś chyba głupi, albo z wielkiej miłości oszalałeś. Jakże twoja stryjeczna siostra może być córką króla, kiedy ty nie wyglądasz na potomka królów i jesteś po prostu żebrakiem? Kanmakan odpowiedział. O szlachetny Arabie, nie dziw się, stan ten zawdzięczam zmienności czasu. A jeśli chcesz, abym ci to wyjaśnił, to jestem Kanmakan, a moim ojcem był król Dao al-Makan, syn króla Omara an-Numana, władcy Bagdadu i ziemi Chorosanu. Lecz czas nie sprzyjał mi i sułtanem uczynił się król Sasan. Ja zaś porzuciłem Bagdad ciemną nocą, aby nie ujrzał mnie żaden człowiek. I wędruję po tej ziemi już 20 dni i nie spotkałem nikogo prócz Szeherezady i Joheru, którzy rzeczywiście szli naprzeciw Kanmakanowi. Kiedy wędrując Kanmakan w tym swoim nędznym odzieniu, stał na drodze i rozglądał się, czy iść w prawą, lewą stronę, czy też może ścieżyną przesieczną przez obie strony, Szeherezada odezwała się. Kanmakanie, widzę, że chyba postradałeś drogę. Kanmakan zdumiał się. Skąd wiesz, kim jestem? Bo jestem Szeherezadą. Joheru, powiedz mu. Tak, to rzeczywiście jest moja pani Szeherezada, Kanmakanie. Ona po prostu wszystko wie. Nie wypada mi mówić, rzeczywiście wiem dosyć dużo. Kanmakan zarumienił się. Pąsł wszedł na jego policzki, nos i czoło. Szeherezada też zarumieniła się dla towarzystwa. Kanmakanie, bardzo peszy mnie, kiedy ktoś się rumieni i rumieni się dla towarzystwa, powiedziała Szeherezada. O, wielka pani, co za litość i łaskawość, powiedział Kanmakan. Żadna litość i łaskawość. Tak po prostu trzeba. Kiedy człowiek się wywróci, wywracam się koło niego. To już zupełnie zdumiało Kanmakana. Szeherezada, piękna księżniczka, odziana jak niezwykłej urody motyl, mówiła takie słowa. Czy ty, aby nie żartujesz, Szeherezado? Szeherezada nigdy nie żartuje, Kanmakanie. Nie, nie żartuję, powiedziała Szeherezada. Jak chcesz, to się wywróć, wywrócę się koło ciebie. I Kanmakan to zrobił. Potknął się o kamyk i wywrócił się. W jednej sekundzie Szeherezada wywróciła się również. A, widzisz, Kanmakanie? To nie są żarty. To nie żarty, powiedział Kanmakan i próbował wstać. Nie wstawaj jeszcze, Kanmakanie, powiedziała Szeherezada. Rzuć kamień, o który ugodziłeś sobie biodro. Kanmakan rzeczywiście wyczuł kamień pod swoim biodrem. Wziął i wyrzucił go. Kiedy kamień uderzył w ziemię, rozległ się pluskot i dudniot. Kanmakanie, widzisz? Trafiłeś w studnię szczęścia.
Chodź, zobaczymy, co tam się znajduje. I poszli w stronę tego zagłębienia, chociaż Dżoheru mówił: Szeherezado, nie przesadzaj. Do studni szczęścia nie idź, jeszcze wpadniesz, Szeherezado. Dżoheru, jakiś ty naiwny. Jasne, że nie wpadnę. Chodź, Kanmakanie, spójrz. Kanmakan pochylił się nad studnią. Zobaczył swoje odbicie w wodzie, ale nie do końca było to jego odbicie. Był tam blondynem, wyglądał być może jak wiking albo ktoś, o kim słyszał w dawnych bajendach. Kanmakanie, czy myślisz, że to jesteś ty? Nie, Szeherezado, to chyba nie jestem ja. No właśnie, co myślisz o sobie? Zadała psychozoficzne pytanie Szeherezada. Szeherezado, nie pytaj Kanmakana o takie głupoty. Dlaczego go pytasz? Ciekawa jestem. Kanmakan odpowiedział. Myślę, że jestem niedołęgą i łajzą. No właśnie, a pomyśl teraz, że jesteś dołęgą i niełajzą. Kanmakan skupił się, pomyślał przez dłuższą chwilę i nagle jego oblicze zaczęło promienić i jaśnieć, po czym zaczął rosnąć, stał się wielki jak balon, później jak sterowiec i uniósł się w niebo. Szeherezado, czy masz sznurek? Powiedział Dżoheru. Nie trzeba sznurka. On poleci i znowu upadnie. Powiedziała Szeherezada, po czym Dżoheru upewnił się. Ale czy niczego by nie zrobi, jak upadnie? Nie, on upadnie, ale z pluskiem. I rzeczywiście, kilka mil dalej słychać było plusk. To Kanmakan wpadł do jeziora Al-Muharabim, gdzie po jego upadku woda wystąpiła z brzegów, a okoliczni rybacy mieli co jeść przez długie dni. Tymczasem Kanmakan dopłynął do brzegu i był już o wiele, wiele mądrzejszy, choć nie wiadomo dlaczego. Proszę Państwa, jak zwykle nie wiadomo, dlaczego taka historia tak się potoczyła, ale wydaje mi się, że słowo makan, czyli namakać, moknąć, mogło sugerować trochę te rozwiązanie. No właśnie, arabski dym za pani Katarzyną. No i właśnie, spadł duszko. A ja, żeby już go nie wieszać, pozwolę sobie go tutaj mieć przy sobie, proszę Państwa, żeby było wiadomo, że jest. I zagrać Państwu piosenkę dobranocną, bo dlaczegoż by nie, prawda? Śpi stonoga, śpi, lipoliza jej się śni. Śpi stonoga, śni, nic już jej się nie śni, bo ma fazę rem. A co tobie, człowieku, śni się dziś? A czy ty w ogóle pomyślałeś kiedyś, że o czymś może śnić liść? Czy ty, człowieku, masz we śnie uśmiechniętą twarz? Czy ty, człowieku, masz? Zasypiajmy wszyscy z uśmiechem na twarzy. Może jakiś sen wesoły nam się przydarzy. A jak nie, to spać nie warto. A żeby nie zasnąć, trzeba zjeść tłustą kiełbasę z musztardą. Nie da się po tym spać. Wtedy całą noc czuwasz i życie przeżuwasz. Wszystkie historie, co były w ciągu dnia, męczą cię. Więc lepiej nie jedz przed spaniem za dużo. Jeśli nie chcesz męczyć się z myśli w głowie burzą. Śpi, człowieku, śpi. Zasypie oczy zmruż, niech cię przysypie kurz. Piaskowy dziadek już zjadł obiadek i też śpi. Kolacji nie je, bo wie, jak to szkodzi przed spaniem.
Śpijcie, dzieci, śpijcie smacznie. Jutro nowy dzień się zacznie. Duszko, spadnij tak jeszcze raz, tak pokazał. Gdzie jesteś, Duszko, Duszko? Duszko, tak spadnij, wiesz, tak po prostu. Śpijcie smacznie. Jutro nowy dzień się zacznie. Spadł.